Hej kochani, witam się z wami. Wiem, że dziwnie mówię, ale byłam właśnie na pierwszej wizycie kontrolnej po usunięciu migdałków. Nadal jeszcze tak dziwnie mówię, ponieważ dopiero od jakichś dwóch dni czuję się tak w miarę okej. No a dostałam przyzwolenie na jedzenie wszystkiego, oprócz rzeczy gorących i bardzo ostrych. Mam, że jestem taka głodna, bo raczej przez ten tydzień starałam się jeść same jakieś rzeczy papkowate. Ja raczej nie jestem tym typem osoby, która lubi jeść miękkie jedzonko. Wolę raczej chrupkie, crunchy, ostre. Wiecie, o co chodzi? Czekajcie, bo tak zaparkowałam dziwnie. To oczywiście nigdy nie ma jak zaparkować i zaparkowałam na miejscu, które nie jest miejscem parkingowym. Czekajcie, o, wyjadę, wyjechałam. No i brawo. I jedziemy po jedzonko. Zamówiłam. Ja wiem, była na wizycie kontrolnej, zamiast się jeszcze pilnować, to pierwsze co, zamówiła sobie fast fooda. Co ja wam mogę poradzić, że jedyne o czym myślę od kilku dni, to żeby zjeść jakieś frytki albo burgera. Po prostu jestem naprawdę cholernie głodna, jak nie wiem co. No, ale jak wrócę do domku, to wam jeszcze opowiem o całym, o tym jak przebiegł mój, jak przebiegła ta operacja, jak się czułam i tak dalej. Teraz się z wami pożegnam, bo stoję w ogromnej kolejce do wyjazdu, no bo właśnie ósemkowie kończą pracę, nie? I do domku z jedzonkiem. Nie, kurwa, jak jestem głodna. Raczej moja pani laryngolog nie miała tego na myśli, mówiąc, że mogę już jeść wszystko. Jest godzina 2:30. Dopiero będę kładła się spać. Powiem wam szczerze, że jakaś tak szczególnie zmęczona nie jestem. Chociaż już mi się zięła. No, pracowałam nad czymś dla was, bo cały czas piszecie do mnie o notatki, a już od długiego czasu mam jakieś przygotowane szkice, tylko jeszcze nie miałam okazji, czasu, żeby do nich usiąść, tak dokończyć, zrobić je, że tak powiem, tak na porządnie. A dzisiaj naszła mnie jakaś wana, żeby jednak usiąść i to dokończyć. Akurat aktualnie pracuję nad notatkami z drabiny analgetycznej, więc coś o bólu, o lekach przeciwbólowych i tak dalej. Więc mam nadzieję, że przypadną wam do gustu. I co? I siedziałabym jeszcze dłużej, tylko coś moja kanwa zaczęła świrować. Wydaje mi się, że po prostu mają jakiś problem na stronie. Myślałam, że nie będę się denerwowała, bo cały czas wywalałam jakieś błędy. Po prostu położę się spać. Hej kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam, jak przebiegł mi zabieg, operacja usunięcia migdałków. A w tym czasie też przygotuję obiad. Dzisiaj piścimy risotto, bo nareszcie mogę jeść. Nadal jeszcze dziwnie mówię, ale na pewno jeszcze troszkę mi zajmie. Aż, że tak powiem, wrócę do normalności. Lampkę, czekajcie, przygotuję sobie najważniejsze rzeczy. Zaczniemy. Wstawiam wodę, bo tak sobie zawsze szykuję bulion. Oczywiście bulion co robię z kostki rosołowej. Nie łudźcie się, że nie wiem, że będzie tutaj jakiś wyższy poziom umiejętności kulinarnych. Muszę jeszcze cebulkę posiekać. Byłam jeszcze dzisiaj na zakupach.
kupiłam sobie dwa swetry, takie wkładane przez głowę, jeden taki kardigan, dwie pary spodni, w sumie spodni i leginsy. I jeszcze nauszniki, bo uznałam, że nie chcę nosić czapki, nienawidzę, i szalik. Więc już jestem gotowa na zimę, tylko jeszcze rękawiczki muszę ze starego mieszkania sobie przywieźć, bo tam zostawiłam, a już jest zimno, już spadł pierwszy śnieg, więc trzeba się niestety zacząć ubierać. Dobra, i opowiemy sobie o tym, jak wyglądał u mnie cały zabieg usunięcia migdałków. A oczywiście do usunięcia migdałków zostałam zakwalifikowana przez lekarza laryngologa, przez to, że bardzo często chorowałam, prawie co miesiąc. W ostatnim okresie miałam anginę i po 3 tygodniach znowu byłam chora, więc cały czas coś, no plus miałam po prostu już je bardzo zmienione chorobowo. Zostałam zakwalifikowana przez laryngologę i ja akurat termin na usunięcie migdałków miałam, mam wrażenie, że naprawdę bardzo szybko, ponieważ zostałam zakwalifikowana chyba we wrześniu. We wrześniu albo na początku października. Koniec września albo początek października, usuwałam je już w listopadzie, więc naprawdę szybciutko. No i co? I oczywiście w dniu zabiegu, jeszcze kilka dni przed zabiegiem miałam pobieraną krew, tam podstawowe badanka jak morfologia i czasy. Następnie w dniu zabiegu, no to zgłosiłam się do szpitala, najpierw na izbę przyjęć laryngologiczną, gdzie zostałam przyjęta do szpitala, dostałam opaskę identyfikacyjną i następnie zostałam skierowana na oddział, gdzie oczywiście jak to przyjęcie, przyjęła mnie pielęgniarka, wywiad epidemiologiczny, pokazała mi, gdzie mam łóżko, miałam założony wenflon. Następnie jeszcze zbadał mnie lekarz przed zabiegiem i czekałam na sali już przebrana w jednorazowe ubranka. Czekałam, aż zjadę na blok operacyjny. Jak już okazało się, że zaraz będzie moja operacja, no to oczywiście byłam spremedykowana. Nie będę mówiła, jakie tam dokładnie leki dostałam, bo pierwsze też dokładnie nie pamiętam. Byłam w takim stanie, byłam tak zestresowana. A po drugie, nie wiem, czy to się różni, czy na każdym oddziale wygląda to inaczej, czy nie. Niestety częścią premedykacji była również iniekcja do miesiąca. Moja pierwsza, dałam radę, nie bolało, a byłam naprawdę tak bardzo fajnie spremedykowana, że całej operacji prawie że nie pamiętam, pomimo tego, że zabieg był w znieczuleniu miejscowym, a nie ogólnym, ale naprawdę prawie niczego nie pamiętam, zasypiałam, lekarz się śmiał, po prostu walczyłam, nudziłam się bardzo, bo cały czas głowa leciała mi do tyłu, chciałam spać, nie mogłam już utrzymać buzi otwartej. Najgorsze z całego zabiegu to znieczulenie. Nawet nie chodzi mi o same iniekcje na kucie, tylko o znieczulenie, nie wiem, czy to była lignokaina w sprayu, czy czego dokładnie, z czego dokładnie korzystają, ponieważ no, nie pracuję na bloku operacyjnym, ale wydaje mi się, że to było ligno w sprayu. Okropne uczucie, chciało mi się wymiotować, chciało mi się kaszleć. Tragedia. Miałam wrażenie po prostu, jakby moje całe gardło zalewało się betonem, było takie twarde, jakbym nie mogła oddychać. No w ogóle jeden wielki stres, ale jakoś dałam radę. Jeśli chodzi o dzień zabiegu, o tą zerową dobę, no to po prostu byłam śpiąca. Nawet nie pamiętam dokładnie, jak wróciłam na salę, oczywiście na kozetce, ale nie pamiętam tego momentu, jak zostałam przewieziona, nie pamiętam, jak wyszłam na łóżko. Byłam po prostu taka śpiąca. Spałam jak zabita. W dniu zabiegu odwiedziły mnie również moje koleżanki z oddziału, ponieważ no to był jeden i ten sam szpital, w którym pracuję. I prawie niczego nie pamiętam. Pamiętam jakieś pojedyncze słowa, ale jakieś głupoty. Mam wrażenie, że rozmawiałam o arytmiach. Dlaczego? Nie wiem. Ale byłam taka
śpiąca. Jeszcze tej w zerowej dobie bólu jako takiego nie czułam, no bo nadal trzymało mnie znieczulenie, ale jak już powiedzieli nam, że możemy zacząć powoli pić wodę, jakieś musiki, papki, no to ja nie byłam w stanie mimo wszystko przełknąć wody, robiło mi się niedobrze. Narzeczony przywiózł mi lody, po lodach zwymiotowałam, po wodzie wymiotowałam, później okazało się, że to też była moja reakcja na pewien lek, który mi następnie zmienili, ale mimo wszystko nie byłam w stanie nawet pić wody. Na sali była jeszcze inna pacjentka, która również tego samego dnia miała usunięte migdałki. Ja w ogóle jak gdyby nigdy nic, piła wodę, jadła wieczorem zupę, nie miała z tym żadnych problemów, a mi chciało się tylko spać i wymiotować. Więc te pierwsze dni w szpitalu wspominam tragicznie. Byłam głodna, odwodniona. Później już byłam nawet nawadniana do żylia, no bo po prostu nie spożywałam, nie przyjmowałam żadnych płynów. W szpitalu spędziłam dwie noce. Następnie wypisali mnie do domu. W domu też próbowałam przyjąć antybiotyk doustnie, zwymiotowałam. Nie wiem, dlaczego tak reagowałam, ale później już było lepiej. Starałam się tym nie stresować i później już bez problemu do końca byłam w stanie brać antybiotyk. Powiem wam, że jak w zerowej dobie jeszcze nie odczuwałam żadnych dolegliwości bólowych, no to w pierwszej i drugiej no zaczęło mnie boleć oczywiście gardło. Musiałam otworzyć drzwi pieskowi, ale dostawałam w szpitalu leki przeciwbólowe, więc po każdej kroplówce, po każdym czopku one odpuszczały. Najgorzej było już od czwartej doby, ponieważ od czwartej doby zaczęłam odczuwać dolegliwości bólowe ucha. Był to najgorszy ból na świecie. Naprawdę chciało mi się płakać. Płakałam też, że zdecydowałam się jednak na ten zabieg. No ból był po prostu nie do wytrzymania. Brałam oczywiście leki przeciwbólowe, no ale nie pomagały one na tyle, żeby go wyeliminować. A też nie chciałam, no, brać ich za dużo. Z jedzeniem cały czas była tragedia, nie byłam w stanie zjeść nawet chleba namoczonego. Mam kaszę mannę, której przełykanie mimo wszystko sprawiało mi dolegliwości bólowe. Najbardziej chyba pomagała mi zimna, lodowata woda, której przełknięcie też graniczyło z cudem. Jogurciki i tak dalej dla mnie nie. Po nabiale ta ślina robiła się gęsta, przez co czułam się jeszcze gorzej. Nie pamiętam od której doby, ale pożyczyliśmy od siostry narzeczonego nawilżacz powietrza i powiem wam, że to jest game changer, ponieważ byłam w stanie wtedy przesypiać noc z jedną przerwą na lek przeciwbólowy i nie budziłam się z tym suchym gardłem i z ogromnym bólem gardła. Więc jeśli jesteście przed operacją usunięcia migdałków, polecam wam zobaczyć się w nawilżacz powietrza. I oczywiście spałam chyba na trzech poduszkach, ponieważ jak kładłam się na płasko, to zaczęło mnie drapać, a po usunięciu migdałków no powinniście uważać na to, żeby nie kaszleć, żeby nie chrząkać, nie kichać i żeby nie wytwarzać jakiegokolwiek podciśnienia. Co było czasami trudne, bo jednak drapało w tym gardle. Tak zdecydowanie lepiej zaczęłam się czuć już od szóstej, siódmej doby, tak? Już od tej szóstej, siódmej doby byłam w stanie mniej więcej mówić tak jak teraz, bo przez te pierwsze doby brzmiałam jak jak alkoholiczka bez zębów. Miałam po prostu komicznie, bałam się, że tak mi zostanie, ale nie zostało i mówię już zdecydowanie lepiej. Jeśli jesteście przed zabiegiem usunięcia migdałków, to polecam wam, żeby przygotować właśnie sobie nawilżacz powietrza, dużo lodu, żeby pić lodowatą wodę, albo nawet ssać po prostu zwykłe kostki lodu. Jeśli chodzi o jedzenie, to powiem szczerze, że dla mnie nabiał to jakaś tragedia. Oczywiście starałam się czasami go spożywać, no bo jednak na samej wodzie
Mogłoby być ciężko, mogłabym być całkowicie bez sił, ale jednak w ciągu dnia nie piłam jogurtów, tylko starałam się pić lodowatą wodę. Polecam Wam ustawić sobie, nawet tak zrobiłam minutnik, że co 10 minut brałam łyka wody i wtedy naprawdę odczuwa się ogromną różnicę, oddycha się lepiej, mówi się lepiej, żyje się lepiej, no i są zdecydowanie mniejsze. Akselek, nie wolno! Dolegliwości bólowe. Moje zakupy chcemy już wyciągnąć. Jeśli chodzi o lody, to polecam sorbety, ponieważ, tak jak mówię, po nawiale ta ślina jest tak gęsta, że tylko sobie narobicie kłopotów. No i oczywiście jakieś musy dla dzieci i gerberki. Chociaż powiem Wam, że niektóre musy, nie wiem czy jeszcze mam, mają takie owoce, mają owoce, które są kwaśne i nawet tak delikatne jak kwaśne produkty tak Was podrażnią, że nie polecam nawet próbować. Więc uważajcie na jakieś właśnie truskawki, porzeczki i tak dalej. Ja jeszcze chyba od czwartej doby próbowałam z wielkim bólem, ale zjadłam takie słoiczki dla dzieci. Tutaj akurat mam warzywa z makaronem, spaghetti i indykiem. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące operacji, zabiegu pooperacyjnego, oczywiście jeśli chodzi o punkt widzenia pacjentki, ponieważ no nie jestem pielęgniarką pracującą na oddziale laryngologicznym, więc aż tak jakieś treści teoretyczne nie chciałabym się zagłębiać. Ale jeśli macie jakieś pytania, to śmiało możecie pisać do mnie w komentarzach. Tej za to i kurczaczek w panierce pokrojony. I mnie. It's not a game, it's a red skin.